Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy w firmie zielonałapka.com. To jest firma produkująca, takie jak tu widzimy, różnego rodzaju żywołapki. Są to żywołapki przeznaczone do łapania różnego rodzaju gryzoni, zwierząt, takich, które są u nas przede wszystkim, jak my hodowcy, szkodnikami. No, ja nie mówię, żeby je po prostu zabijać czy coś, po prostu możemy dzięki temu je złapać i wyeliminować. Tutaj na pierwszym planie mamy właściciela tej firmy, pana Marcina Markusa. Tutaj jest firma, się mieści tylko w Rywałdzie, powiem, to jest pod Starogardem Gdańskim. Jestem troszeczkę zaskoczony, bo ja tu bardzo blisko mieszkam i tutaj się okazało, że taka firma, która z branżą naszą poniekąd związana, się tutaj znajduje. Ja może oddam głos tutaj panu Marcinowi, on nam opowie, jakie tutaj rodzaje żywołapek produkują, bo widzimy tutaj, jak ja tylko popatrzę, są różnego rodzaju wielkości, a czyli jest, tak powiem, do innych odbiorców skierowane niejako. No, żywołapki robimy na szczury, to powiedzmy są te małe. Tego typu, tak? Tego typu, aż do lisów. No, tutaj te większe, tak? Chyba, tak? Takie przelotowe. Wielkie pułapki. To są na lisy, na wydry. Bobry. Na bobry też. Robimy z takiej siatki, robimy, pokażę później, robimy też z grubej, takiej metalowej siatki. Eksportujemy głównie na Niemcy. Na Niemcy, a tam jest na jakie rodzaje zwierząt? Tam to biorą na bobry, na szopy, na też na lisy, ale po prostu... Jenoty pewnie. Tak, też. Tak. Są droższe pułapki, ale są mocniejsze. Dużo grubsza siatka. Dużo grubsza siatka. Natomiast na lisa tutaj mi się wystarcza, co całkowicie u nas. Te, no. Na kuny, powiedzmy, na jakieś drobne gryzonie. O, tutaj też, tu są na przykład popularne takie pułapki. To też robimy głównie na Niemcy. To jest taka typowa na kuny. Przelotowa, tak? Tak. Łapią też koty, łapią jakieś norki w to. Po co po prostu jest to szkodnikiem? No tutaj ja mówię pod kątem, bo tutaj widzimy pana Marcina, oferta jest skierowana do po prostu na to każdego odbiorcy, ja natomiast tak patrzę bardziej pod kątem hodowli, bo my jako hodowcy gołębi mamy największe problemy właśnie z kunami, z kotami, z takimi łaskicami tego typu. I warto podkreślić, bo to jest ciekawe, może przejdziemy tutaj, bo tak będzie ładniej wyglądać, pokażemy, bo co ciekawe, tutaj te łapki, które tutaj nabędzie się, one niedługo będą dostępne w sklepie dla hodowców.pl, ale zobaczmy, one są pakowane w takie kartony. Tutaj tak. Każda jest tak ładnie dopakowana i co najważniejsze, pokażmy. Każda ma taki pakiet startowy, czyli jest instrukcja. Instrukcja, pokażmy, tu jest pokazane. Instrukcja. Jakie zwierzęta. Jakie zwierzęta, tak. I koty, jest, prawda? Tak. Szczury, myszy, co tu jest łapać? Nawet wilkie widzę. Nie? Jest, norka amerykańska. Szopy, jest norka amerykańska, tak? No, norka wszystko europejska. Tutaj jest zrobione. To jest taki poradnik. Poradnik. Jest też płyta. Na nie są jakieś instrukcje, filmiki nagrane z złapanych już zwierząt, nadesłane przez naszych ludzi, przez klientów. Którzy po prostu skuteczności się przekonali. Encyklopedia, można powiedzieć, takiej praktycznego użycia tych pułapek. Jest no i to jest najważniejsze właśnie, bo to jest mało kto daje, bo my takie znamy żywołapki, ale my dostajemy gołe, a tutaj niejako dokładnie. Dostajemy jeszcze, co to jest? To specjalnie? Jest taka specjalna zanęta, robi to dla nas jedna wyspecjalizowana firma. Na bazie ryb. Czyli jest intensywny zapach, tak, to jest takie wysuszone. Przypomina to karmę dla kotów, no ale jest bardziej intensywny zapach, tak? Ale ty, panie Marcinie, bo tak teraz patrzę, nam tutaj towarzyszy taki ładny piesek i się zapytam, czy zdarzyło się, że tutaj się w taki piesek też złapie w taką łapkę, czy nie? Tak, no rzeczywiście, taki mały, tak. Taki mały jak najbardziej, no. Ale ten się złapał już kiedyś, nie? Nie, no tego nie łapiemy, no. Aha, tutaj nie macie wystawione, tutaj. Mamy wystawione. Kiedyś złapałem lisa u nas tutaj przed domem, rzeczywiście chodził. Podejrzewałem, że chodził i wpadł w łapkę. No więc tu na zewnętrz dajemy gratis, tak? Tak. To jest 250 tak, bardzo dobrze. Dajemy też szczypce jakieś do mięsa, bo to chodzi o to, żeby założyć zamętę, powiedzmy. Bo właśnie powiedzmy, bo ludzie sobie mięso, nie zdają sprawy właśnie, że żeby nie łapać w gołe ręce, tak? Ja pamiętam, kiedy gówniarzem byłem i się zajmowałem taką klasyczną łapką do szczurów łapania, to nigdy nie mogłem złapać, aż w końcu mi taki zawodowiec poradził, że należy wygotować i dopiero wtedy wygotować szczypcami. Samą pułapkę jeszcze, jak pan złapie za rączkę, no to powiedzmy nie ma tej... Kuna generalnie zna zapach człowieka, także jeżeli ona żyje, powiedzmy, w naszym otoczeniu, specjalnie zapachu się nie boi, tak? Rzeczy. Natomiast zanęty nie weźmie, jak pachnie człowiekiem. Dlatego ją najlepiej, powiedzmy, jakieś mięso czy jajko, to tymi szczypcami, tak? Też jest taka zawieszka w tym. Tutaj się też kładzie jajko. Jajko to jest ulubiony przysmak w ogóle kun. Kun. Tak? Czyli najlepiej na jajko łapać. Najlepiej na surowe jajko zwykle, tak? Surowe jajko. I taki haczyk na mięso, żeby zawiesić gdzieś tutaj zawsze wyżej. Aha, rozumiem. W środku oczywiście. W środku oczywiście. Pokażę ten haczyk jeszcze, bo to jest taki po prostu rodzaj harpunu. To taki wycięty z blachy, zobaczmy. Czyli jak wbijemy to w mięso, no, on sobie spokojnie tam nie spadnie. To spokojnie powiesić i spełnia rolę zanęty. No, pułapka oczywiście. Wtedy to można, powiedzmy, taką pułapkę. Pokażmy jeszcze, jak się mniej więcej uzbraja. Rozumiem, że te wszystkie pułapki są tak samo, mają ten mechanizm zamykający zrobiony? Mechanizm jest taki sam. Taki sam. Tak, aha, czyli tutaj jest, widzę. Bardzo prosto. Z magnesem to jest, czy coś takiego? Nie. To się tylko po prostu zwykle normalnie zahacza. Aha, zahaczamy
I w momencie, kiedy tam nastąpi zwolnienie w środku... Tutaj są, widać w tej pułapce, są takie otwory, cztery. Też można postawić jajka. Specjalnie są zrobione już na jajka. Że, o, się zamknęła, tak? Widzimy właśnie, bo, że można bo pan wziął palcem. Tak, tak, ja zakończyłem palcem, tak. Są cztery otwory na jajka. Można postawić na jajeczka. Są też takie wypustki, że można zahaczyć mięso, takie haczyki. Widzę, są widzę, tacy, właśnie tak, tam zobaczmy. Tacy. Teraz na tą tacą można zawiesić właśnie to dodatkowo jeszcze w środku. Do środka musimy włożyć rękę, tak. I ten? Czy jajko, czy niektórzy tutaj krew biorą, czy jakieś biorą też tą sypką zanętę, kładą, żeby zwierzę próbowało do tego dojść. Dojść. Tutaj, tak? Lub też można ten haczyk zawiesić w środku i z mięsem powiedzmy tam w środku, żeby sobie to mięso wisiało. Nie? W momencie zwierzę wchodzi, w tym przypadku szczur powiedzmy, naciśnie już jest zamknięte, już z tego nie wyjdzie, tak? Klapy się klinują tutaj i już nie ma możliwości wyjść. Widzimy proste rozwiązanie. Proste i tak. Bardzo skuteczne. I tutaj właśnie widzimy bardzo szeroka oferta, bo widzimy od takich mniejszych, jak tutaj pan wspomniał, na szczury. Tak, tutaj mamy troszeczkę większe. To już kuli w to łapę drobne jakieś łaski, tak? No do takich dużych. Do takich dużych właśnie. No ja powiem szczerze, mi dwa dni temu list właśnie wszedł i indyka jednego zerza. Patrzę, żebym mógł go złapać. Nie? No mógł pan go złapać. Nic, no. Niestety. Dobrze. Przypomnijmy, wszystka cała oferta jest dostępna na stronie internetowej. Zielonałapka.com. Tak? Tam jest cały nasz asortyment, ponad 60 rodzajów pułapek. O, tu mamy tylko kilka. To jeszcze, to one się tylko wielkością, lecz jeszcze inne typy są? No są wielkością. No, robimy też pułapki na dziki na przykład. To są duże takie pułapy, wielkie. No też sprzedajemy to, zobaczymy. To, kupują to miasta. Także niedługo ta oferta, którą tutaj ma pan na stronie u siebie, będzie też można u nas w sklepie dla hodowców.pl u kolegi Sebastiana Wardęgi też zapewne nabyć. Także kupując inne rzeczy tam, przy okazji możemy kupić wszystkie te żywołapki. Także na razie dziękujemy bardzo, a zachęcamy wszystkich do zainteresowania się ofertą tutaj właśnie firmy, bo wiemy, że przede wszystkim u nas te kuny, no o jastrzębiach nie wspominam, bo tutaj widzę tych latających, że tak powiem, drapieżników, łapki na nich nie ma, ale te inne wszystkie gryzonie, jak norki, łasice, kuny, koty, to można by sobie w ten sposób tutaj po prostu wyłapać. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot. Pan Marcin na pewno nie wie, o co chodzi, ale bo to jest takie nasze tutaj wewnętrzne jako pożekadło i pożegnanie. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję.